Witam bardzo serdecznie, nazywam się Dominika Płonka, jestem regionalnym kierownikiem sprzedaży w regionie śląskim. Spotykamy się dzisiaj w Katowicach w oddziale Oriflame z wyjątkowym gościem Marceliną Ostrzycką, starszym złotym dyrektorem klubu Oriflame. Marcelina, jesteś najszybciej rozwijającym się dyrektorem w Polsce. W rankingu Top 100 zajmowałaś w 2011 roku pozycję 232, w 2012 roku awansowałaś na pozycję 54. To aż 178 oczek do góry. Wielkie gratulacje w związku z tym. Dziękuję bardzo. Marcelina, osiągnęłaś tytuł dyrektora złotego, starszego złotego. Zakwalifikowałaś się na swoją pierwszą konferencję do Dubaju. Odebrałaś niedawno samochód z programu samochodowego. Powiedz nam, jak ty to robisz? Odpowiedź jest bardzo prosta. Od 5 lat regularnie, codziennie wychodzę do pracy, codziennie rekrutuję osoby, codziennie robię spotkania, pielęgnacja dłoni, pielęgnacja twarzy, organizuję bardzo dużo szkoleń i to wszystko, co potrafię, to, co umiem, przekazuję jak największej ilości osób. Staram się, by jak najwięcej ludzi potrafiło i robiło dokładnie to samo, co ja. Marcelina, opowiedz nam więcej szczegółów o swojej pracy. W mojej pracy mam kilka zasad, które są dla mnie bardzo ważne. Pierwsza to to, że nie ma rzeczy niemożliwych i dla chcącego nic trudnego. Druga, jeżeli coś robić, to tylko na 100%. Trzecia, to jeżeli chcę osiągnąć sukces, to nie mogę nawet w 1% zakładać, że coś pójdzie nie po mojej myśli, że tego po prostu nie osiągnę. Czwarta, chyba najważniejsza, 3 razy R. Rekrutacja, rozwój i relacje. Marcelina, rozwój, rekrutacja, relacje, zasada 3R, o co w tym wszystkim chodzi? Już Ci szybko tłumaczę. Relacje są dla mnie bardzo ważne, ponieważ moje liderki wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć. Rozwój. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w 2 edycjach Sarpio, w szkoleniach z Unii Europejskiej i zawsze korzystam ze wszystkich szkoleń, które organizuje firma. Z każdego szkolenia zawsze dla siebie coś wyciągam, robię notatki i bardzo szybko przekazuję informacje w głąb mojej struktury, żeby dziewczyny mogły z tego jak najszybciej korzystać. Rekrutacja. Tutaj chyba dużo nie muszę mówić, ponieważ bez rekrutacji nie można się rozwijać w Oriflame. To jest jeden chyba z najważniejszych wyznaczników. Dodatkowo jeszcze dochodzi aktywacja oczywiście konsultantów. Skupiam się na tym, żeby w mojej grupie była jak największa liczba sponsorów, czyli żeby bardzo dużo osób zapisało 1 lub 2 osoby. W tym pomagają mi bardzo mocno programy takie wspierające, sponsorskie, gdzie możemy zdobyć kuferek, torebkę czy jakiś inny prezent. Bardzo zachęcam moich konsultantów do tego, żeby właśnie o te nagrody walczyli. I wtedy oni zdobywają swoją torebkę czy jakiś upominek i dzięki temu tak duża liczba osób po prostu sponsoruje i zapisuje nowe osoby. Marcelina, opowiedziałaś nam bardzo dużo o swoich zasadach, według których pracujesz w Oriflame. A powiedz nam, jak wygląda Twoja codzienna praca w katalogu? Mój katalog zawsze wygląda tak samo. W pierwszy poniedziałek katalogu o godzinie 10 spotykam się z moimi dyrektorkami i starszymi menadżerami po to, żeby podsumować poprzedni katalog i zaplanować pracę w katalogu następnym. Po południu robię mega analizę z grupy osobistej i jadę oczywiście na pocztę wysłać katalogi. We wtorek, środę i w czwartek organizuję spotkania rekrutacyjne, gdzie zarówno ja, jak i moje konsultantki przyprowadzają swoje nowe osoby na zabieg pielęgnacyjny na dłonie albo na twarz. I po takim zabiegu oczywiście osoby zapisują się do struktury naszej. Oprócz tego podczas takiego spotkania też od razu uczę moje konsultantki, w jaki sposób same mają takie zabiegi przeprowadzać. W piątki zawsze jestem w biurze regionalnym, natomiast w soboty to jest taki mój dzień szkoleniowy. Od kilku lat zawsze w soboty mam szkolenie. W pierwszą sobotę katalogu jest to szkolenie cokatalogowe, gdzie zawsze nagradzamy osoby, które w katalogu poprzednim awansowały oraz poruszamy tematykę kosmetyczną lub produktów wellness. W drugim tygodniu organizuję zawsze szkolenie sprzedażowe, tak zwane podstawy sprzedaży, gdzie uczę nowe osoby, w jaki sposób po prostu zbierać zamówienia i sprzedawać kosmetyki. W trzecim tygodniu mam 2 szkolenia. Pierwsze o 9 rano spotykam się zawsze z liderami i wtedy rozwijam ich kompetencje, ich umiejętności. Wtedy też podczas takiego szkolenia podsumowujemy wyniki, pokazuję osoby, które wykonały najwięcej pracy, które najwięcej osiągnęły i wspólnie tym naszym doświadczeniem też się dzielimy.
O godzinie 12 organizuję szkolenie podstawy budowania grupy i to szkolenie dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ ja uważam, że wiele osób nie odnosi sukcesów Oriflame tylko dlatego, że ich ludzie, ich konsultanci nie wiedzą o możliwościach Oriflame. Nie wiedzą o tym, że tutaj mogą przeprowadzać, zapraszać swoje koleżanki, w związku z tym budować swoją strukturę i to spowoduje, że będą mogły zarobić więcej pieniędzy i tak naprawdę realizować swoje marzenia. Widzę, że Twój kalendarz pracy jest bardzo systematyczny i bardzo poukładany. Stąd też pewnie tak dobre wyniki Twojej pracy. Marcelina, powiedz mi, na czym chciałabyś się skupić w 2013 roku? W 2013 roku dwie rzeczy dla mnie będą bardzo ważne. Pierwsza to jest online. Nawet już założyłam własną stronę i wspólnie z moimi dyrektorkami założyłyśmy blog. A zdradzisz nam, jak się nazywa? Seksualna Niebezpieczna. Natomiast drugi temat to wellness. Na każdym spotkaniu teraz przynoszę szejki i zupy, które wszyscy mogą degustować i organizuję większą ilość spotkań wellness, jak i też podjęłam współpracę z dietetykiem. Marcelina, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że zgodziłaś się podzielić z nami swoimi tajnikami sukcesu. Również dziękuję za spotkanie.